Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was tutaj pozdrawiam. Dostałem dzisiaj informację nad ranem właśnie o tym wielkim asteroidzie, który zbliża się teraz na poniedziałek, na 14. Oczywiście z informacji, które otrzymałem, tylko jakieś odłamki mają wpaść w atmosferę. Asteroid nie uderzy w Ziemię, przeleci obok, ale nie uderzy w Ziemię. To jest taka informacja dla Was, żebyście byli spokojni, nie martwili się, że będzie coś na rzeczy, tylko mają wpaść odłamki w atmosferę ziemską, nic poza tym. A jeszcze chciałem wspomnieć, również przekazano mi informację, że asteroid, który leci na listopad, od 28 do 31 listopada, nie będzie nic wspólnego miał tutaj z Atlantykiem, czyli nie uderzy w Atlantyk, tak jak wielu jasnowidzów twierdzi, że uderzy w Atlantyk, że tutaj właśnie będą wielkie fale i tak dalej, ponieważ jednak uderzy w inne miejsce, a będzie to niedaleko Azji. Także tutaj na pewno w tej strefie koło Afryki, na Wyspach Kanaryjskich, na pewno zapewniono mnie dzisiaj z rana, że nie będzie żadnych akcji typu tsunami, typu uderzenie meteorytu, jak wcześniej sądzono w Puerto Rico i tak dalej, ponieważ tego uderzenia w Atlantyk w ogóle nie będzie. Jeżeli już będzie, to będzie od 28 do 31 listopada w część azjatycką. Tam ewentualnie może być jego uderzenie, ale nie tutaj właśnie w Atlantyk. Atlantyk jest wolny od uderzenia tego meteorytu. Ten meteoryt zresztą i tak będzie przekierowany, także nie martwcie się drodzy kochani. Mówię to dla wszystkich, którzy są na Wyspach tutaj Kanaryjskich, tak żeby nie martwili się o to, że będzie jakieś uderzenie meteorytu, asteroidy, że będzie jakieś wielkie tsunami, ponieważ tego nie będzie. Jest tutaj strefa mniej więcej kontrolowana. Co nie powiem o Azji, Oceanie Spokojnym, bo tam rzeczywiście może się coś podziać i może jakieś odłamki, a może ten asteroid po prostu uderzyć w Azję. To była taka informacja dla Was. Ja jeszcze raz zachęcam Was do zakupu Aronitu na linku pod YouTube'em, gdzie możecie skorzystać, możecie zakupić Aronit albo na telefon, albo na dom, to jak po prostu uważacie. Także dziękuję Wam za uwagę, to taki właśnie przekaz ostatniej chwili i do widzenia.